Siemaneczko mordeczki, z tej strony Zambiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Wbite Rzucakami. Mam nadzieję, że zostawiliście tutaj na starcie łapkę w górę, suba oraz dzwoneczek. Jak co odcinek wam losuje coś. Więc dzisiaj do wygrania będzie Premka, znowu Premka, osoba, która wygrała Premkę z poprzedniego odcinka. Już pewnie napisałem do niej maila, albo napiszę do godziny 17, bo pewnie kiedy jest ten film, nie ma mnie w domu. No i co? Co zrobić, żeby wygrać Premkę? W tym odcinku, żeby wygrać Premkę, musicie dobić 800 łapek w górę, tak, 800 łapek w górę. Napisać swój e-mail w opisie i napisać po prostu coś dowolnego, coś, co mnie zaciekawi, tak jak to było kiedyś. No i co? Oprócz tego na 600 łapek podam wam kordy 32 premium case'y, więc myślę, że się opłaca zostać premium case'y. No i co? No i chciałbym jeszcze pozdrowić w tym odcinku osoby, które pomogły mi zrealizować ten po prostu odcinek i jest to po prostu Przemuś, Aki Kochan, Pan Dawidek, Neko, Elkys, Bris Polska, Slime, Barty, Rek, Patryk, Cox, Tomek, Marvin, Zairo, Xavi, Korona, Dirty, Nowako, Kaper Kaper, Askacper, One Top i pozdrawiam Blanta Famka, bo chciał. No i Tymek i Mister Paweł, więc wam ludzie dziękuję za to, że mi pomogliście w realizacji tego odcinku i dziękuję za te wszystkie rzucaki, a ja już wam nie przedłużam tego wstępu, bo on już trwa minutę i 20 sekund, więc do odcinka. Pozdro i pozdrawiam tutaj Mister Ciastko, by się pozdro ty. No, do oglądania odcinka, elo. Dobra mordeczki, ja się jestem tutaj przy pierwszej gili na tym odcinku. No, żebym się dostał do tej gili, powiem wam, że musiałem zmarnować 6 pereł, bo kurde, patrz, jakie nie mają kuboj, tu jest zabezpieczony i po prostu nie było jak tutaj wejść, a nie chciałem marnować rzucaka niepotrzebnego, więc po prostu rzuciłem 6 pereł, perełkowałem do fosy, bo nie mogłem trafić tutaj, no ale wiecie, jakimś cudem się dostałem. Jest to gildia o, MKFC, jest to jeden typek gildii, kurde, ale myślę, że do item będą spoczko. Potem pójdę może wbicie do jakiejś gildii, gdzie jest typek online, ale kurde, ciężko taką znaleźć z fajnym kuboidem. Ale okej, dobra, nie będę zbędnie gadał. Wbijamy się po prostu na dół, to już jest jakiś spadzik, więc jest elegancko. Sobie przesunę trochę mikrofonik, żeby nie było tak głośno słychać. W sumie i tak ostatnio trochę przycinam. O, o, coś tutaj jest, jakaś skrzyneczka. I co tu będzie, uwaga? Członek niestety. O, nie, niestety nie ma. Dobra, tu jest jakiś kolejny spadzik, to lecimy tam z koksikiem. Czy coś tutaj na środku jest? Tu jest chyba jajko. Nie, tu nie ma jajka, ale gdzieś tu będzie jajko, to 36 poziom, z tego co się daje. No nie wiem, jajko minęliśmy chyba. Co tu jest? Jakaś stołniareczka. Ale bieda, szczerze powiem. A to jest kolejny spadzik. Dobra, okej, okay. Myślałem, że tam nic nie ma. I to jeszcze jest cały kuboid, nic tu nie ma? Ja pierniczę. Nie no, nie gadajcie, że to jest po prostu koniec tego kuboida. O lol, ale drama, co to jest? Jakieś wyjście. Zobaczymy, czy coś tutaj gdzieś tu wyjście jest. O, jakaś skrzyneczka. No, panie! O to chodzi, tak jak kurde emeraldy, najlepsza taktyka, powiększać sobie kuboid za cudze emeraldy. Moich emeraldów nie będę marnował, tylko coś mi tutaj, aha, mam za mało emeraldów w eku, tak? Bo patrzcie, ile potrzebujesz, 520 emeraldów, żeby powiększyć nasz kuboid, kurde, na maksa, więc o, powiększamy sobie, już mamy 13 na 20 kwiatek, a te emeraldziki sobie wezmę, złoto im powywalam, bo to są po prostu takie skrzynki. Więcej emeraldów, okej. Okej, to w takim razie nie narzekam, powiększamy dalej kuboid. Ale złoto standardowo po prostu im powywalam, żeby nie mieli, ja mam dużo koksów. Ale nie, emeraldy to jednak wezmę sobie, emeraldziki, pyk. Emeraldy, nie chcę złota. No i kurde, chciałem emeraldy i wywaliłem tego, o dobra. Jest, dobra, mam emeraldy, więc złoto im po prostu powywalamy tutaj to wszystko. A więc tutaj nie będę się cackał, wszystko im to po prostu wywalę. Chociaż obsydian mi się w sumie przyda, wezmę sobie tak obsa, bo może się przydać. Perełki, dobra, też mogę wywalić w sumie. Okej, okay, TNT, to. Lecimy z tym tematem. Tylko, jeśli kurde, oni mają tutaj, patrzcie, mają tutaj jakąś teniareczkę, to mogą mieć gdzieś w sumie coś, wiecie, gdzieś zabezpieczone, jakieś tutaj, no gdzieś muszą po prostu kopać te typy, bo widzicie, tutaj nic nie ma w tej skrzynce, może tutaj coś na dole? No tu też nie ma, ja pierniczę. Który to jest poziom? To jest 13 poziom, oni muszą gdzieś kopać, więc, wiecie co, ja spróbuję po prostu jakoś rozwalić tego rzucaka mniej więcej w tym miejscu. Zobaczymy, czy coś tutaj po prostu będzie. Tam jest jakaś stoniarka z tego co widzę, tak? To jest stoniarka? Tak, tu będzie stoniarka, to wiecie co, ja rozwalę tego rzucaka gdzieś tutaj. Nie no, tak nie chciałem, chciałem, żeby wpadł w swoją dziurę. Uwaga. Jak on wybuchł? No tak średnio wybuchł ten rzucak. O kurde, się zbugowałem. Okej, dobra. I gdzie jestem? Aha, dobra, jestem tutaj. I teraz tego rzucaka rzucimy mniej więcej tak. Może trochę wydaje się to głupie i marnuje rzucaki, ale no gdzieś tutaj naprawdę muszą oni gdzieś kopać, bo nie no, tutaj nic nie ma. Ja pierniczę, gdzie oni mogą kopać w tym kuboidzie? Zaraz, zaraz, no poszukajmy ten kuboid. Tam jest ten.
Aha, to jest tam wyżej jeszcze, ja pierniczę. Wiecie co, ludzie? Ja po prostu zaraz się z wami będę widział, bo to jest jeszcze gdzieś wyżej, więc uno momento i po krótkim cięciu się widzimy. W ogóle patrzcie to, tak się bugowałem perłami, że się zbugowałem aż do jajka. No, po prostu jest szok, nie? Czemu nie mogę podbić tej gili? O, atak gili... Aha, czyli nie można tej gili podbić, ale kurde, bugowałem się tymi perłami, gdzieś tutaj, mniej więcej w tym miejscu. No, w sumie nawet nie wiem gdzie. Czekajcie, tutaj. No, tutaj się bugowałem tymi perłami i kurde... Zbugowałem się, to jakoś nieśmieszna sytuacja, ale gildię im podbiłem, więc można zaliczyć za udaną to. I tu jest ta stawniarka właśnie, do której się chciałem dostać. I to miejsce, gdzie oni kopią, widzicie, tu jest ten cały taki mechanizm, który właśnie tam prowadził na dół. Więc myślę, że wbite do tej gildii można zaliczyć po prostu za udaną, bo zabrałem im dużo emeraldów, dużo złota. Wywaliłem kilka stoków obsa, więc myślę, że wbita do właśnie takiej fajnej gildii się należy po prostu łapka. Więc pozdro i ja już was zabieram do następnej gildii. Nie? Łapkę zostawiliście, mam nadzieję, subskrypcję, tak? Więc wiecie, jak nie subujecie, nie dzwoneczkujecie i nie łapkujecie, to nie jesteście moimi widzami, tak? Bo prawdziwy widz subskrybuje, łapkuje, dzwoneczkuje, pisze komentarze i w ogóle, nie? Więc ogląda filmiki przede wszystkim, więc pozdro, nie? Do następnej gildii. Pa, pa. Dobra mordeczki, ja już jestem tutaj przy kolejnej gildii, jest to gildia Suru. I jak widzicie, nikogo nie ma niestety online. Ale no, patrzcie, taki w ogóle mają kuboid, ile tutaj jest bojgi tego wszystkiego. No tutaj mogę wam to pokazać. O, są raz, dwie, trzy. I to jest czwarta bojka, nie? Może nawet piąta tutaj gdzieś jest. No, tu będzie nawet piąta, więc kurde, no kuboid, powiem wam szczerze, zarąbiście zabezpieczony. I wy też właśnie powinniście tak zabezpieczać kuboidy, utrudniać mi te wbity i innym youtuberom, którzy po prostu sobie nagrywają, wiecie. Nie ma tak łatwo, nie taki, żeby nie było tak, że taki zobiaczek, wiecie, przyjdzie pod kuboid, rzuci rzucaka i pokuba rozwalone. Ale kurde, wam powiem szczerze, że nie wiem, czy może niektórzy z was byli na live'ie i budowałem sobie tego zombiaka, mojego kochanego zombiaka, kurde, na live'ie. Wiecie, zombiaczek i te sprawy z Minecrafta zbudowałem. I powiem wam, że ludzie są tak głupi, nie, i tak próbują zniszczyć mi grę, że to jest po prostu szok. Czajcie bazę, że ludzie rzucali perły na tego zombiaka i kurde, wysadzali na nim rzucaki. No to jest moim zdaniem już tak zachowanie dziecinne, to inaczej tego nie idzie nazwać. To jest po prostu dzieci nada. To po to, żeby, nie wiem, pokazać się, nie wiem, na YouTubie czy co. No to jest po prostu moim zdaniem już dramat. No kurde. O, ty, tam jest ten Adi z tej gildii Suru. O lol. Ale zarobiście, to ja sobie może zjem koksa. Jakby gościu chciał tutaj do mnie wskoczyć. Pyk, koksik i lecę. Ale mam wyczucie. Ty, patrzcie, zalogował się akurat. Ale chłop. Ej, czemu mi... No nie, zmarnowałem rzucaka. Jednego. Dawaj, Adi, do mnie. Dawaj, skacz do mnie, Adi. Mam nadzieję, że nie zaloguje się ich na przykład tej z dwóch, trzech. Nie, dobra, jest na razie tylko ten Adi. Kurde. Nie wiem, że on jest online. Znaczy, bo nie było go online, ale kurde. Ty, patrzcie to. A teraz jakiś inny typek jest online. O kurde. Tu może być jakaś zadyma robiona. Wiecie co? Ja sobie walę te miecze, bo one mi są w sumie niepotrzebne. I sobie lepiej wezmę emeraldy i sobie zamienię po prostu... Bloki zamieni na emeraldy, tak będzie moim zdaniem chyba lepiej. Że jakby ten gościu się do mnie wbił, że po prostu kurde tutaj miał tego, nad nim przewagę, jakimś stręczu, coś, co jest grane, halo? O, jakiś lag był na serwerze, gdzie jest ten rzucak? Tutaj, dobra, elegancko. Który to jest w ogóle poziom? Dopiero 42 poziom? Ja pierniczę. Strasznie wolno ta wbita idzie, wiecie co, ja chyba to... Chyba zamienię tą wbitę na to, że po prostu będę się tutaj wbijał od boku, chociaż... O, jest tu coś. Jest jakiś ten, kuboid. Znaczy kuboid, no jakiś tutaj platforma po prostu. O. Dobra, rzucę tam perłę. Czy coś tam będzie? Okej, jest. I czy te typy są online? Info Suru. Ej, jest ten Adi online. Co to są? Ło, panie! Emeraldy! Ale zarąbiście! Kurde! Emeraldy to ja jestem ucieszony, jak je widzę emeraldy, naprawdę. Emeraldy to idealnie coś dla mnie. Bo ja potrzebuję emeraldów. Patrzcie, ja mam emeraldów w Ender 6, ale kurde... Emeraldy się zawsze przydadzą, więc ja będę... Patrzcie, najlepsza taktyka jak emeraldy. Czekajcie, powiększ. I będę po prostu powiększał za te emeraldy sobie kuboid, bo nam się przyda większy kuboid. Patrzcie, pyk, pyk, pyk. Kradniemy emeraldy na powiększenie kuboida. Zombiaczek złodziej. Nowa seria na YouTubie u zombiaczka. Zombiaczek złodziej. Więc dobra. W sumie ja bym się ten dewa do kieszeni. O, ten Adi do mnie wbija. Dobra, sztos. Przemielę sobie szybko te emeraldziki. Gdzie jest ten Adi? Halo, halo. Dobra, panie. Czy pan ma coś tu źle jeszcze w skrzynkach? O, tu są kolejne emeraldy. Dobra, sztos. Tu nic ciekawego nie ma. Panie. Ile pan ma tutaj emeraldów? Kurde. Patrzcie to, ludzie, nie? Możecie dostać łapkę w górę za taką wbitę, bez kitu. Ile emeraldów? Ja pierniczę. Skąd oni to biorą?
No ale z tego co widzę, tak, no to są właśnie, tak myślałem, że to są te właśnie takie, wiecie, te dispensery, znaczy dispensery, hopery porobione na to, żeby po prostu kopać na awku, nie, więc no takie, no niby trzeba wykorzystywać tego Minecrafta i zdobywać te itemy, wiecie, nielegalnie na jakichś awkach czy coś w tym stylu. Aczkolwiek nie do końca, nie, bo to jest takie oszukiwanie innych graczy i zdobywanie sobie po prostu przewagi. Chociaż no kurde, ja też nieraz oszukuję was i wykorzystuję sobie na przykład was na live'ach i proszę was o itemy, więc możecie kopać na awku, nie? Nie, dobra, pobywałem już tak na serio tutaj te wszystkie itemy i będziemy po prostu widzieli, będę po prostu przechodził do następnej gili redstone. Nie no, redstone się nie... złoto. Nie no dobra, oni kopią na awku. Chociaż wiecie co, ja sobie w sumie zrobię tak, o, screena jakiegoś. Po prostu wiecie, oni kopią na awku cały czas, więc kurde, nie może tak być, tak, że kurde, nie ma, ja to wszystko złoto im wywalam, nie, wywalam mi te wszystkie itemy, patrzcie to, ja po prostu nie powalam, tam jest zakoblowana skrzynka, co tu mają jeszcze jakieś złoto, tu mają złoto, wywalam im to wszystko złoto, mi tam złoto nie spoczynam, czy jest taki koksów, czy tam cztery nawet, ale oni tego nie będą mieli, nie kopię się na awku, nie kopcie na awku, nie oszukuję się innych zawodników Minecraft, tak, musicie zdobywać, kurde, itemy legalnie. A nie oszukując innych. Dobra, patrzcie ile to jest w ogóle tych wszystkich itemów. Ja pierniczę, tu jest kolejne żelazo. Ops. O kurde. Wow, tu znowu ja pierniczę. No, w sumie ja im to powywalam, a oni tak naprawdę to odzyskają w dosłownie chwilę. A wiecie, jak na awku kopią, no to to nie jest nic trudnego. Bo ta wita już, w ogóle ta wita do tej gili już trwa 5 minut. Ja pierniczę, a ja gadam tak bez sensu. No ale dobra, dobra, bo tak się jaram tym złotem, ile oni tego tutaj mają. Emeraldy, dobre, emeraldy biorę elegancko, więc mordziaty. Dziękuję wam, że byliście po prostu przy tej gildii i oglądaliście do tego momentu. Możecie napisać w komentarzu hashtag 137, jeśli oglądaliście wbita do tej gildii. No i co? Ja już was po prostu zabieram do następnej gildii. No ta wbita była trochę bez sensu, bo dużo gadałem, ale i tak myślę, że wyszło git. Pozdro. Do następnej gildii, yo. Dobre mordeczki, ja już jestem tutaj przy kolejnej gildii na tym odcinku do wbity. Jest to gildia SKTM, tak? SKMT, kurde, mi się nazwa pomyliła. Mają kuboid naprawdę, no, nieziemsko garnięty. I wiecie, tak ja to za każdym razem powtarzam, że jak jest kuboid ogarnięty, to i temy też muszą mieć ogarnięte, więc mam nadzieję, że te osoby, kurde, będą miały kuboid naprawdę w itemach wypełnione, że to przekozak, nie? Więc wiecie, o co chodzi, kurde. Tu mają bacona, nie? Znaczy w tym miejscu mieli bacona, bo aktualnie teraz nie mają, nie wiem dlaczego w sumie. Tylko gdzie oni tu mają jakieś zejście? Patrzcie to, nie ma zejścia, ty, bez kitu. Tu chyba będzie zejście, no, bo to już zaobserwowane jest to. Tu mi się wydaje, że tu będzie zejście, tam jest jakaś staniereczka. Kolejna gildia, która właśnie nie ma takiego spadu tutaj. Ej, czemu to nie chce rozwalić opsa? Halo? Panie TNT, rozwal pan opsa. Ej, co jest? Ja pierniczę, dlaczego nie chce rozwalić opsa? Ile mam rzucić tych rzucaków? O, w końcu, brawo. Brawo, w końcu rozwaliło opsa, ale to i nie tak jak ja chciałem, bo ja chcę rozwalić, żeby tutaj rozwaliło. No kurde! Co za gówno, że tak powiem. Rozwali teraz tego opsa czy nie? No ile mam rzucić tych rzucaków? W końcu, brawo. Brawo dla pani TNT. No pani TNT to... Znaczy TNT to chyba liczba żeńska, że mi się tak wydaje. Aczkolwiek nie jestem pewien, dobra. Wbijam się na dół bez zbędnego gadania. Okej, dobra, lecimy na dół. Gdzie tu jest jakiś spad? Nie wiem czy nie mam w sumie tutaj spad, czy to jest tylko bacon? No nie, będę wbijał się koło tego bacona, mam nadzieję, że gdzieś koło tego właśnie bacona będę mieli jakąś bitę do kuba. O, tu jest coś. Ty, no nie gadacie, że oni nie mają żadnego spadu na dół, ani nic w tym stylu. Kurde. Bez kitu, gildia bez spadu na dół. Znaczy, na dół kuboida, o tym chodziło. Kurde. Który to jest poziom? 42. Ty, bo jak ja zmarnuję rzucaki i nic tu nie będzie, to będzie dramat. Bez kitu to będzie dramat, naprawdę. Dobra, mam nadzieję, że to będzie rozwalało po 2-3 kratki. A nie tak, wiecie, beznadziejnie. Kurde, dobra, rzucam tutaj. Aha, no nie wybuchło tam niestety. Okej, okay, to jest obs. I tu chyba był bacon ich, tak? Czy nie? Nie, tu jeszcze nie ma bacona. To jest 34 poziom, dobra, rzucę to TNT po prostu tutaj. Okej, okay, jak to wybuchło? Co to jest? Dobra, chyba tu będzie jakiś kuboid czy coś w tym stylu. Ale to zakoblowane całe, czyli tutaj jest platforma od bacona, tak? Dobra, tu jest platforma od bacona. To może po prostu spróbuję się wbić gdzieś obok tego baconika, 33 poziom. Okej, okay, dobra, tu jest bacon, mogę się założyć? Albo i się nie założę, bo nie ma tutaj bacona. Gdzie jest to TNT? A, zbugowało się, no to nieźle. Tu już, co tu jest? O, jest coś w tym kubejdzie, dobra. Jest już tutaj do kopania nawku jakieś staniereczki, dobra, elegancko. No i pięknie, no i znaleźliśmy miejsce, aha, puste skrzynki. Ty, no nie gadaj, że puste skrzynki mają. Nie, no nie wierzę w to, że puste skrzynki są.
Kurde. Ale lipa. Dobra, ale rzucam tego rzucaka tutaj. Zobaczymy. Czy będą mieli coś jeszcze w tym kuboidzie, oprócz tych, wiecie, pustych itemsów, tych hopperach i tak dalej. To jest jakiś kuboidzik. Co tam jest? O, jest jakieś zejście. Tutaj też coś jest. Dobra, zobaczymy, co tam będzie pierw na dole, kurde. Znaczy, na dole. Do góry. Oj. No i gdzieś spadłem. A to jest kolejne przejście, ty. Ile tu jest przejść? Dobra, to wrócimy tam za chwilę. Pierw pójdę do góry. Dobra, cyknam perełeczkę. Uda mi się przeskakać na perłę? Ty, no, co jest? Aha, to się po prostu zbugowało, no to nieźle. Kurde. Hashtag bugi. Minecrafta, dobra, aha. Aha, czyli tu po prostu było... aha, czyli to po prostu takie przejście... Aha, no dobra, dobra, nie mam pytań. Nie mam pytań, dobra, nic tam nie było. Nic tam po prostu nie było i tyle. Czy coś będzie tutaj, z tej strony? No oni, kurde, muszą coś mieć, No i chyba w końcu znalazłem zejście na dół kuboida. Waga, waga. Tak, ha. To fajny dół kuboida. Jedna skrzynka, w której nic nie ma. Ja pierniczę. Nie, no nie wierzę w to, chyba że coś tutaj będzie ewentualnie. A, czyli tu mieli platformę na baconach, który jest zbugowany niestety. Niestety. O Boże, mój polski dzisiaj to jest dramat, kurde. Nie no, no lipa, tak średnio powiem. Tak średnio bym powiedział, kurde. Więc dobra. No trudno. Dobra mordeczki, ja już jestem tutaj przy czwartej, czyli ostatniej gildii, jest to gildia FSBN. Mają oni tutaj bacona, strężyka i hejsta włączonego, więc co, ja po prostu spróbuję się wbić do tego typa. On jest w żowiku, mam nadzieję, że wbita fajnie wypali i po prostu będzie spoczko klepa. Tylko sobie dobiorę koksy, efekty. I co, i lecimy w gościa, może on tam na awku stoi, kurde, czy coś w tym stylu. Halo, o to jest... a nie, nie stoi na awku, dobra. Dobra, jem koksa znowu. EC i wjeżdżamy do niego tam do żywika, zobaczymy czy to po prostu wypali, taka szybka wbita, tak, o, do gościa. Halo, halo, panie Tinki, pan wybuchaj. Dobra, jest gościu, siema. Niespodzianka, mordeczko. No i padł, zabiłem gościa. Więc co, lecimy szybko sobie na dół. Tam jest kolejny gościu, kurde. Ja bym się chęcią wbił do tego baconika, tylko ile tu jest kratek, pewnie mnóstwo kratek tu jest, mogę się założyć. Więc no, trochę lipa. Ale po prostu spróbuję gdzieś tutaj na dół wbić i tyle. Rzucam tutaj, rzucam rzucaka. Zobaczymy, oni pewnie będą się do mnie tutaj tepali, czy coś w tym stylu. Znaczy tepali, będą po prostu na bazę przychodzili do mnie, bo muszą bronić swojego kuboida, tak? Ile tam jeszcze kratek? Uuu! Co jest? Co jest? Halo? Jakiś lag jest, czy co jest? Ej! Gdzie są moje rzucaki wszystkie? O! Wróciły, no uff! Lol, już się wystraszyłem, że wszystkie moje rzucaki zniknęły, dobra. Czy rozwaliło? Rozwaliło. O, jest serce, czy mi się uda podbić? Dobra, udało mi się podbić, jedno życie im zostawiłem i wjeżdżam tutaj szybko na dół. Dobra, dobra, tak oszczędzam na szybkości, EC. Dobra, dobieram koksa. I lecę w gościa, siema gościu. Dobra, on nie ma koksów. Tak, dobra, zabiłem kolejnego. I tam jest tamten, wjeżdżam tam do tego kuba szybko. Kurde, ale szybka akcja. Ty, ale dymy. Chcieliście, żebym po prostu wbił do jakichś gildii, które mają online ludzi. Dobra. Bierzam tam. I tu jest bacon. Patrzcie to, zebrali bacona. Ajajaj, dobra. Dostałem się do bacona. Więc myślę, że wbite można zaliczyć absolutnie za udaną chyba, co nie? Więc ja się po prostu z wami żegnam. I dziękuję za to, że oglądaliście ten odcineczek. Mam nadzieję, że zostawiliście tutaj łapkę w górę, suba oraz dzwoneczek. A jeśli ja tutaj, wiecie, lognę teraz na 25 minut i spróbuję się tutaj właśnie złagodzić za 25 minut i jeśli będzie bacon, to wam po prostu to dogram, nie? Jak oni tutaj postawią z powrotem bacona. A tymczasem ja się z wami żegnam w tym odcinku i na razie, do następnego, yo!